Cześć, witam was w odcinku z Minecrafta. Dzisiaj niestety Hunt Showdown, no nie będzie z tego odcinka, bo mi się nie chce. Po pierwsze, nagranie ma kontentu. Nic się tam nie dzieje obecnie, tam jest tylko jakiś event taki na kolanie robiony, moim zdaniem, nic ciekawego. Ogólnie pewnie zastanawiacie się, gdzie jesteśmy. Otóż jesteśmy w moim nowym domu. Zbudowałem go sobie jakiś czas temu już w sumie. Ma działające światło, które się zapala i gasi, więc moim zdaniem jest bardzo fajne. Znaczy, no mi się podoba. Tu mam takie coś, nie wiem co to znaczy, ale to zrobiłem. Kurde, nie mogę się położyć, co to dzień jest, o co chodzi. A, bo jest lag, kurde, serwera i to taki spory chyba. O, moje ulubione. O, i gdzie jestem, kurde, ok. O, super. Wezmę sobie jeszcze zasady tutaj kilka. Może spać tu po prostu, co to jest dzień teraz? Ogólnie mam też taką katanę. Zdobyłem sobie ją ostatnio, nie wiem gdzie w sumie. Chyba byłem tam przy portalu. Tutaj dostałem też od Kreza, naszego przyjaciela, taką fajną zbrojkę. Kurde, jaka gówniana ta katana. To się przyda na pewno. Chodźcie. Jeden, dwa, jeden, dwa, trzy. Krowy też się przydadzą, więcej krów się przyda. Kurde, chodźcie tu. Kurde. To niepotrzebne. Muszę połączyć krowę z krową. Kurde, ale one wszystkie się tutaj najadły. Dobra, mamy małą krówkę. I im więcej, tym lepiej w sumie. Kogoś jeszcze mogę tu nakarmić, niech się tutaj robią. I ogólnie lekko sobie zabezpieczyłem moją wioskę. Jest tu taka tabliczka, domek Oli. I mam nadzieję, że trafią się jakieś simpy, co mi po prostu nie będą niszczyć tego domku z przekonaniem, że tu dziewczyna mieszka. Takie na inteligencję, trochę zagranie, ale. Dobra, zobaczmy sobie tą skrzynię. Czy coś tu jeszcze jest? Czy może to wszystko? Nie wygląda, jakby coś miało tu być. Powiem szczerze, że bardziej się spodziewał, że spotkam tu lawę niż coś cennego. Tutaj już ogołosiłem wszystko chyba. Tutaj dostałem takie książki. Nie wiem co to jest. To jest o jakiejś gumisie, ale nie wiem co one znaczą. Nie wiem, jakieś coś. Nie wiem co to robi, ale to nie. Może wezmę na wszelki wypadek ze sobą, to po prostu będę miał na zapas. Ty, jaki wielki damage. A, bo to jest mój sword. Nieważne. O, są te płomyki. Nigdy nie wiem co one znaczą, ale tutaj mamy taką bazę. Nie wiem co to jest tak szczerze. W sensie. Wiem, że powinno tu być bezpiecznie, ale czy jest to, nie wiem, bo zapomniałem świecy. O, jeszcze coś tu się pali. To akurat chyba w dobrym momencie przyszliśmy. Aha. No do... spoko. To się wszystko pali, to jest ten problem. Za chwilę zarazimy coś na to. Oj, oj, tu niedobrze jest, bardzo niedobrze. Ale spokojnie, tutaj za chwilę na to zaradzimy. Jakoś. No, bardzo fajnie. I tu już jest spokojnie chyba. Jak mi się wydaje, że powinno być. Na górze chyba powinno być łóżko. I tam chyba śpią villagery, tak mi się wydaje przynajmniej. Pewnie nie jestem, ale obczajmy to za sekundę. O, mają tutaj pole. Ty, to jakie fajne. No, bardzo fajna sprawa z tym jest. Zasady, jakby ktoś tu przechodził, to będzie miał po prostu. Prześpię sobie noc, żeby mi nie przeszkadzało, żeby mnie to nie denerwowało. Tu mam jakąś katanę. Golden katana. Tu handed. Szybkość ataku ma spoko, ale jest krótka dość. I ma niski damage. Wejdę sobie tu na górę. Tu jest bardzo dużo tych wieśniaków zawsze. Oni się tu zabudowują. O, mamy zegar. Przyda się. Mapa. 12? Dobra, czyli widzę, że coś będziemy mieli do roboty. Nie będziemy tutaj przedłużać. Tu jest moja łódka. Kurde, ukradli mi łódkę. Chwilę mnie nie było. Czy tu jest? Nie ma, ukradli. Kurde, muszę naokoło biec w tym wypadku. O, piesek. Pieski też fajna sprawa. Teoretycznie moglibyśmy wziąć sobie jednego pieska. Czy ja mogę tutaj ustawić jakiś taki waypoint? Tutaj jest waypoint. No dobra, no ustawię tutaj. Jak to możemy nazwać? Wioska, wioska świąteczna. Wioska świąteczna.
A, bo to co nazwać? Wioska, świąteczna, spoko. Kurde, to razem mam pisać. Świąteczna, wioska świąteczna, save. Siedzę już tu chyba czwarty tydzień w przeliczeniu na psie lata. A w przeliczeniu na ludzkie to nie wiem, trzeci dzień. Od zeszłego odcinka, kiedy był zeszły odcinek, i wiem. Tak w zasadzie. Idę sobie pozbieram swoje itemy i za chwilę będziemy lecieć. Kurde, dużo tutaj mam. I w sumie chyba wszystko mamy. Możemy ruszać na wyprawę. Tylko jeszcze się zorientuję, w którą to stronę mamy. Gdzieś tam? Tamtą chyba. Lecimy do tej wioski ogólnej. O, zimowa wioska, ona gdzieś tu była. Jak ja kocham driftować na tej. Aha, zajebiście. Tam jest mój domek, chyba nawet na poprzednim odcinku się tam osiedliłem. O, jestem coraz bliżej, tak mi się wydaje, bo się kropka jakby zwiększyła. To bardzo dobra sytuacja. Gdzieś tutaj? Nie, teraz to się oddaliła chyba. To znaczy, że muszę zawrócić. Prawdopodobnie. Jak będę się zbliżał tam, to powinna się zacząć powiększać, tak mi się wydaje. Dlatego pewien nie jestem jako tako. O! Jest. Większa. Czyli tam? Tu gdzieś? Tu się chyba zmniejszała. A. To będzie w tamtą na pewno. O, super. O Jezu, co tu się dzieje? Come on. O Jezu! Jestem Endermanem, come on. Czemu on stoi? Lewituje w powietrzu, dobra, nieważne. Już mnie nic nie zaskoczy chyba w tym Minecrafcie. Tak szczerze. O, tu się respią znowu te ciule. Głupie. O, mapa się skończyła, what the fuck? Muszę poczekać, bo mnie. Wyrzuć. O kurde, gdzie ja jestem znowu? Muszę się cofać cały czas pamięcią gdzieś wstecz, bo nie wiem gdzie jestem. O kurde, o Jezu, co jest? Co się dzieje? Pomocy. I co tam jest? Bałwan stoi. Chyba. Nie wiem. Gdzie ja jestem, kurde? Już sobie rozpowiem. Nie mam pojęcia, chyba w sam rok przypłynąłem. Jak mi się wydaje. Dobra, o! Domek. Teraz muszę przez to przepłynąć. Zdejmę te spodnie, bo mnie denerwują. Jakie wielkie wyspy latające, fajne. Wiecie, może panowie. No dobra, nawet nie pytam, one nie wyglądają na normalnych. Muszę sam poszukać tego Waystone'a. Kurde, co jest? Gdzie ja jestem? Znowu mnie tepia. Chyba jakiś reset serwera się przyda niedługo. Ale to akurat nie jest moja sprawa aktualnie. Ja tu szukam Waystone'a i mam to gdzieś. Tu jest. O, ktoś tu już odblokował to? Tylko kurde kto? Co ja zobaczę? O, to on. Wedle kompasu to ja powinienem gdzieś tam iść. Kurde. Idę gdzieś na jakieś zadupienie, nie wiem gdzie. Gra się z Karaibów w Minecraft. O, a to co? Kurde, wykrakałem. Czy to będzie do mnie strzelać? Coś w tym stylu. Kurde, ile tam rzeczy stoi. Nie, dobra, to ja to walę, nie idę tutaj. Siema, panowie. Do usłyszenia. Kurde, nie wiem, czy mogę ufać temu kompasowi, bo on jest jakiś taki krzywy. Ty, a tam nie ma wysp lodowej, czy mi się wydaje? Co to jest? Idę do góry lodowej, może coś tu będzie. I jak? Coś tu jest? Nie wątpię. Nic nie widzę, tak szczerze, żeby tu było ciekawe. O, no faktycznie. Tu się ściemnia niestety, więc będziemy musieli co niedługo pomyśleć nad. Będziemy musieli pomyśleć nad jakimś noclegiem. Dobra, O, odkrywam już powolutku. Ale jednak odkrywam ten świat. Przyda się to drewno. Widziałem, że ten węgiel się przyda. Kurde, jak się buduje te świece. Tak. Przyda się więcej. Tam jest coś. Drzewa.
Wydaje mi się, że możemy się tu zatrzymać nawet na noc. Ten jak zawsze kurtek mini. Najlepszy. Nie wiem co to znaczy Vero. A, Vero. Kurde, on nie pisać po polsku nie. Dobra. Już się kładę, poczekaj sobie. Ale jednak się zgrał z czasem. To całkiem nieźle, tak szczerze, bo... Centralnie jak już... Budowałem sobie dom. Czy ta wieża? Czy tam jest statek? Też możliwe. Ale tą wieżę chyba mijałem już. Nie jestem pewien, ale... Jakbym znał tą lokalizację, a... Jakbym znał, ale chyba nie znam. Wydawało mi się, że mam coś na plecach. Ale chyba nie mam. Będzie sztabka. Jedna, bo jedna, ale... I tutaj chyba też tylko jedna sztabka, bo nic więcej tu nie będzie. Nie ma co nawet się z tym bawić, żeby szukać kolejnych. Nie potrzebuję tyle. Tutaj co jest fajnego? Co to jest? Co ja znalazłem właśnie w tym miejscu? Czy to jest coś istotnego? Chyba ja tu już byłem tak ogólnie. Co tu jest? Tu chyba też ktoś był, bo widzę tu takie coś. Wezmę sobie mapę i z mapą pójdę tutaj. I wedle mapy to powinno być gdzieś... Albo tutaj, albo tam nade mną. I chyba wydaje mi się, że prędzej nade mną niż tutaj. Zobaczymy, co tutaj mamy. To chyba nic ciekawego. Jest w moim typie. Ja sobie tu domek zbuduję i za chwilę będziemy działać. Pomniechaniu. Dobra, śpię, śpię. Się dogadać nie mogliśmy trochę. Gdzie jest ta... Tu jest. Jest mój łuk. Nie będę się z nią przecież bawił. Chodź tutaj, szmato. Co? Ta, myślę, o, czyli w to miejsce nade mną muszę się dostać w tym momencie. Oto. Spinaczkę czas zacząć chyba. O nie. Ojoj, widzę, że tutaj mały problem będzie z panami. Dlatego też w najlepszym wypadku będzie się ewakuować stamtąd. Parkour całkiem ciekawy, jakby ktoś chciał sobie tam wejść. No, zachęcam mnie to. W sumie wszystko jedno, ale... Ale zapomniałem, że ja tutaj nie wejdę. Ale on mnie chyba... O nie, zauważył mnie, wykrył mnie. Jestem pro hunt player, więc ja sobie tutaj movementem ich ogram.
nie bez większego problemu. Ale dobrze wiedzieć, że jednak mogą mnie wykryć w jakiś sposób. To w sumie bardzo przyszłościowa informacja. Mod słaby, łopata, wiaderko. Ała, co ty robisz? Dobrze się czujesz, kolego? Mi się nie wydaje. Dobra. Jeszcze raz. Co to jest? Golden Chakra? Mogę tym rzucić? A, wywalać. Ciekawe. Płyta muzyczna kat. Żelazny młot. O, przyda się. Moc 3. Trzymamy. Tutaj też nic nie ma. Ktoś tu chyba już był. Czy jak tam polecę, to jak prawdziwy, kurde, asesin. A tu już nie byłem przypadkiem? Jakoś mi się... No byłem tu, tylko od drugiej strony, kurde. No to nieźle. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tamtą stronę gdzieś jest wioska moich kolegów. Wątpię, że to ktoś pamięta, bo tylko grupka osób wie, że tu byłem. Tylko grupka osób, z którymi byłem w tym dungeonie już. Dlatego to jest już ograbione. Ciekawa sprawa, co nie? Różnica jest taka, że ja go ograbiłem 20 sekund, bo budowałem ścieżkę, a ze znajomymi robiliśmy to z pół godziny. To jest różnica znacząca dość. Także to by było chyba na tyle z tego odcinka z Minecrafta. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć.